971 Zaczynamy od prawej strony od jedności i od razu pojawia się problem. No bo jak odjąć 9 od jednego? Rozwiązanie tego problemu leży w tak zwanym pożyczaniu. Pożyczam albo zabieram czy odejmuję pewną ilość z wyższych rzędów i przesuwam je, czyli dodaję do pozycji jedności. Żeby to trochę lepiej zrozumieć, pozwólcie, że zapiszę te liczby w trochę inny sposób. Rozpiszmy je na składniki ta dziewiątka znajduje się na pozycji setek, więc reprezentuje 9 setek, czyli 900. Ta siódemka znajduje się na pozycji dziesiątek, czyli reprezentuje 7 dziesiątek. Ta jedynka na miejscu jedności reprezentuje samą siebie, czyli 1. I druga liczba, szóstka reprezentuje 600, piątka to 50 i dziewiątka to po prostu 9. I tę drugą liczbę odejmujemy Czyli odejmujemy 659, albo inaczej mówiąc, odejmujemy 600 i odejmujemy 50 i odejmujemy 9. No to rozwiążmy to zadanie tej prawej postaci. Te dwa zadania są identyczne, po prostu zapisane są trochę inaczej. Zaczynamy, jak przed chwilą, od jedności. Jeszcze raz to samo pytanie. Jak odejmiemy większą liczbę od mniejszej? Rozwiązanie leży w pożyczaniu z wyższych rzędów. Najprościej spojrzeć o rząd wyżej, czyli z jedności do dziesiątej. Tu mamy 70. Co by było, gdybyśmy z tej siedemdziesiątki wzięli 10? Zostanie 60. I tę dziesiątkę przenieśli do pozycji jedności. Co będziemy mieli na miejscu jedności? 11. Zauważcie, że nie zmieniłem wartości liczby 971. 971 to ta sama liczba, co 900, dodać 60, dodać. 11. Tą różnicą, że teraz możemy śmiało odejmować. 11 odjąć 9 równa się 2, 60 odjąć 50 równa się 10, 900 odjąć 600 równa się 300. No i mamy wynik 300 plus 10 plus 2, czyli 312. Zróbmy teraz dokładnie to samo odejmowanie tutaj, z tym, że bez rozpisywania tych liczb. Na drobne. Czyli 1 odjąć 9, pożyczamy jedną dziesiątkę z tych 70, zapiszemy, że tu jest teraz o jedną dziesiątkę mniej, czyli 6, i tę jedną dziesiątkę dodamy do jedności, czyli 1 dodać 10 jest 11. I jesteśmy teraz gotowi do odejmowania. 11 odjąć 9 równa się 2, 6 odjąć 5 równa się 1, 9 odjąć 6 równa się 3. I mamy w wyniku 312. Opowiadał Krzysztof Kwiecień zabawna nauka.pl